które pozostanie w rękach angielskich do początku drugiej połowy XVI wieku. No co Anglicy zastali? Co Anglicy zastali? Wyparci? Wyparci. Karol VII będzie czynił bardzo poważne starania, ukończone sukcesem zresztą, o przeprowadzenie przez papieża procesu rehabilitacyjnego Joanny i otoczy opieką jej pozostałych przy życiu krewnych. Być może jest to kwestia sumienia starzejącego się człowieka. Czy jej śmierć była mu na rękę? Bo czasem mieć bardzo trudne pytanie. Taki symbol, mit przy sobie, który przyćmiewa osobę króla. Z tego punktu widzenia zapewne tak. Gdyby pozostawała w rękach angielskich, być może również angielskich czy burgundzkich, bo nie wiadomo, w jaki sposób mogliby się nią posłużyć. Co prawda, akta procesu Joanny, znane między innymi dzięki owemu procesowi rehabilitacyjnemu. Nawiasem mówiąc, ten proces rehabilitacyjny przeprowadził papież Kalix III Borgia, stryj Aleksandra VI osławionego. Jak świadczą akta jej procesu, no, była niezłomną osobą, naprawdę niezłomną. Nawet wtedy, kiedy dała się przez chwilę złamać, to następnego dnia odwołała wszystkie swoje zeznania, nawet niewymuszone, tylko które do których została skłoniona metodą perswazji. No i wskutek tego spłonęła na stosie, jako heretyczka. Udowodniono i starano się jej udowodnić i ostatecznie proces Joanny w wyroku taką sentencję zawierał, że jej objawienia nie miały charakteru boskiego, tylko były po prostu kuszeniami diabelskimi, którymi ona uległa. Warto pamiętać, że jednym z... Ciekawe, po co to ich tutaj tym Radio Tok FM tak bardzo interesuje? Jakie Joanna wierzyła, jest to, że Bóg wybrał ją, żeby wypędziła Anglików z królestwa i że wolę Boga przekazywały jej święta Katarzyna i Małgorzata. Panie profesorze, chciałbym zapytać o jedno ważne wydarzenie, właściwie ciąg wydarzeń, czyli o Czarną Dżumę. Jak ona ma się do tego okresu? No to jest straszliwe wydarzenie. Największa znana od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Pandemia. Pandemia, największa plaga demograficzna, jaka spotkała Europę, doprowadzając do wymarcia około 1/5 ludności Europy, licząc przeciętnie. No bo to w różnych regionach różnie bywało, tak? Z Anglii około 20% społeczeństwa, ale na przykład w rejonie Morza Śródziemnego to jest porażające, od 75 do 80%. W Norwegii też. Norwegia wyludniła się tak bardzo, że osiągnęła stopień zaludnienia porównywalny z pierwszą połową XIV wieku dopiero w wieku XVIII. Co ważne, były regiony, których dżuma w ogóle nie dotknęła. Na przykład Polska. Tak, to jest fenomen. Polska w ogóle. Wiemy, jest że dżuma szła od Polska, że szła z południa i zachodu. Jak można zerknąć na mapę Europy, to jest taki zielony placek po środku, tak. I to jesteśmy my. Tak, tak. Nasze puszcze. Tak, dlatego że Ruś, co ważne, Ruś również została dotknięta dżumą. Tłumaczy się to w ten sposób, że tylko że na Ruś ta dżuma szła bezpośrednio poprzez porty czarnomorskie. Otóż wieść o dżumie szła wcześniej, szybciej. I my wiemy, że Kazimierz Wielki zarządził kwarantannę na granicach, co na pewno w znacznym stopniu uchroniło Polskę ówczesną przed rozprzestrzenieniem się dżumy, ale też należy pamiętać, że szczelność granic w wieku XIV to nie jest to samo, co jeszcze w epoce żelaznej kurtyny, tak? Czyli niedawnych lat. Ale nie tylko. Są też inne fenomeny, na przykład miasto Mediolan, które pozostaje
Właśnie zieloną wyspą, wolną od dżumy. Miasto jest łatwiej obronić, stosując kwarantannę, bo jeżeli się nie wpuszcza... Bo zamknie się mury. Tak, jeśli się nie wpuszcza obcych, to oni tam po prostu nie dotrą. Mamy ciekawy opis terapii stosowanej przez lekarzy papieża Klemensa VI w Awinionie, którzy wychodząc z zupełnie błędnych założeń zastosowali nawet nie terapii, tylko jak to się nazywa? Zapobieganie, tak? Profilaktyki. Mianowicie posługując się teoriami humorów i żywiołów uznali, że najłatwiej jest dżumę zwalczyć gorącem i ogniem i wobec tego kazali papieżowi przez cały czas trwania epidemii w Awinionie, gdzie ona zebrała znaczne żniwo, siedzieć w jednej sali na krześle i był otoczony płonącym żywym ogniem. Podobno pocił się straszliwie, no bo było gorąco, musiało, nawet w zimną zimę byłoby mu gorąco i o to rzekomo lekarzom chodziło, żeby on się tak strasznie pocił i w ten sposób wyjdą z niego złe humory. Jak się wydaje, klucz do sukcesu tkwił w czymś zupełnie innym. Otóż dżumę, jak wiadomo, przenoszą między innymi pchły. Są dwa rodzaje dżumy, jedna przez ukąszenie pchły, druga metodą kropelkową. No więc do człowieka ze wszystkich stron otoczonego płonącym żywym ogniem pchła nie dojdzie. Ani pchła nie dojdzie, ani przez tę zaporę ogniową nie przedostanie się zakażenie kropelkowe. Dżuma spowodowała ogromne wyludnienie w miastach, zwłaszcza w dużych miastach, ale także w wielu regionach wyludnienie wsi, w bardzo znacznym stopniu wpływając na stosunki społeczne i gospodarcze. To znaczy nagle, po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kilku pokoleń, dał się poznać we Francji, w Anglii. Skupmy się na tych dwóch krajach, skoro one są w wojnę stuletnią zaangażowane, nagle pojawił się niedobór rąk do pracy. Nagle pojawiło się coś, co moglibyśmy współcześnie nazwać rynkiem pracownika. Pracownicy najemni zaczęli być pożądani. Zaczęli być pożądani i zaczęli dyktować warunki, ile należy im płacić, żeby zgodzili się pracować na roli, żeby zgodzili się sprzedawać swoje produkty rzemieślnicze. Wreszcie doprowadziło to do bardzo znacznej mobilności społecznej, to znaczy nagle pojawiła się możliwość migracji do wyludnionych miast, w szczególności do dużych miast. I stąd my znamy z XIV-wiecznej Francji zjawisko opustoszałych miast. Miasteczek. Takich, które już na zawsze opustoszały. Nigdy więcej tam nikt nie zamieszkał. Skądinąd polscy archeolodzy w latach 60. prowadzili badania takich właśnie miast opuszczonych w okresie dżumy. A wiele ich było? No wiele, kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt to były wszystko małe, średnie miasteczka, głównie w południowo-wschodniej Francji. To zjawisko rynku pracownika zarówno na wsi, jak i w miastach doprowadziło do dość znacznego poruszenia społecznego. Trzeba pamiętać, że po bitwie pod Poitiers Francja znajduje się w tym trudniejszej sytuacji, że kiedy król dostaje się do niewoli, wybucha bunt chłopski i bunty mieszczańskie skierowane przeciwko rycerzom, którzy źle walczyli, przegrali bitwę i nie obronili króla. I Delfin, inny Delfin, to znaczy ten późniejszy Karol V, dziadek Karola VII, który rządzi przez kilka lat jako Delfin, kiedy Jan Dobry jest w niewoli, musi się borykać nie tylko ze skutkami przegranej wojny, ale także z bardzo groźnymi. Znaczy w pewnym momencie mieszczanie przejmują władzę w Paryżu.
to wówczas po pokonaniu buntu paryskiego burmistrza, czy też jednego z dwóch paryskich burmistrzów, bo Paryż miał burmistrzów dwóch, jednego królewskiego, a drugiego mianowanego przez króla, a drugiego wybieranego przez mieszczan. To wówczas po pokonaniu buntu burmistrza mieszczan Stefana Marsela, Karol V nakazał zbudowanie Bastylii, która trwała aż do następnej rewolucji w Paryżu przez 400 lat. Tak, kiedy pan powiedział, panie profesorze, o tym, o tej roli mieszczaństwa, to pomyślałam sobie, że to już się zaczyna. Kończy się średniowiecze i wchodzimy w zupełnie inny czas. Pewna świadomość polityczna, emancypacja. Wielu historyków francuskich tak rzeczywiście uważa. To znaczy, że średniowiecze we Francji kończy się, no właśnie na przykład w okresie Wielkiej Dżumy, czy wojny stuletniej, czy początku wojny stuletniej. Mnie się wydaje, że nie. Ale nie będę akurat tego dłużej argumentował. Natomiast powiem, że miasta we Francji są ważnym czynnikiem politycznym, miasta i mieszczaństwo. Od przełomu XII i XIII wieku. To znaczy we Francji, w Niderlandach, w Nadrenii, w północnej Italii zaczyna się tak zwany ruch komunalny w miastach od przełomu XI i XII wieku, to znaczy mieszczaństwo zaczyna domagać się dla siebie samorządu, który pozwoli im wymknąć się spod kontroli dotychczasowych właścicieli miast. To jest coś, co nawet przeciętnemu amatorowi historii często umyka, że panowie feudalni w średniowieczu to nie są tylko ludzie, którzy władają ziemią w tym sensie, że mają jakieś latyfundia. We wczesnym średniowieczu również miasta są własnością prywatną. Nawiasem mówiąc, w Rzeczpospolitej aż do XVIII wieku istniały miasta prywatne. No? I zaczynają się ruchy komunalne, zaczyna się walka o samorząd i po krótkim, no, trwającym kilkadziesiąt lat, ale z perspektywy całego średniowiecza to krótki okres. W wahaniu królowie francuscy ostatecznie wybierają sojusz z miastami. I miasta stają się podporą ich władzy, często sojusznikiem przeciwko możnowładztwu. Tu akurat, bardzo słusznie akurat, bo przed chwilą mieliśmy historię, kiedy to sprzymierzono się z Anglikami, żeby realizować swoje interesy. Tak, to prawda, to prawda, to prawda. Ale z drugiej strony Paryż był proangielski, bo burgundzki. To na teatr wojny stuletniej wracamy. Jak ona się kończy? Czym się kończy dla obu państw? Po zakończeniu kariery przez Joannę d'Arc w sposób tragiczny, przez kilkanaście lat trwa, no może nie przez kilkanaście, przez kilka lat trwa sytuacja pewnego bezruchu. Ale w 1435 roku Karol VII zawiera traktat sojuszniczy z księciem Burgundii, tym samym Filipem Dobrym, który w gruncie rzeczy sprowadził na Francję tę wielką klęskę traktatów Troyes i zniewolenia Francji po Azincourt, na mocy którego no, przyznaje Filipowi, księciu Burgundii, szereg ogromnych przywilejów władczych, dając mu praktycznie suwerenną władzę w jego dobrach i w ogromnych posiadłościach, obejmujących ziemię sięgających od Szwajcarii po Morze Północne. No i zapewnia mu faktyczne współrządy w Królestwie Francji, w zamian za co Filip Dobry porzuca Anglików, uznaje Karola VII za prawowitego króla i Karol VII może wkroczyć triumfalnie do Paryża. Dlatego, że wkrótce dzięki połączeniu sił francuskich i burgundzkich ze znacznej części ziem północnej Francji Anglicy zostają wyparci. Dłużej bronią się w Normandii, którą zajęli w 1415 roku po raz pierwszy od ponad 200 lat. I w Guyennie, w okolicach Bordeaux i w kilku wielkich bitwach mniej znanych, ale jedną z nich
ale jedną z nich jest oblężenie Hawru. W kilku wielkich bitwach po raz pierwszy w historii tej wojny Francuzi zwyciężają w wielkich bitwach. I w 1453 roku ostatnią posiadłością angielską na kontynencie pozostaje Calais. Tak jak powiedziałem, pozostanie w rękach angielskich do roku 1558, ale traktat pokojowy jeszcze nie jest zawarty i długo nie będzie zawarty. Jeszcze w 1475 roku Edward IV z nowej angielskiej dynastii Yorków wkroczy do Francji żądać korony francuskiej i mając nadzieję na bogate łupy i zostaje w gruncie rzeczy przez Ludwika XI, syna Karola VII, kupiony wraz z doradcami. To znaczy Ludwik XI obiecuje im wypłatę wysokich pensji przez najbliższe lata w zamian za co Edward IV zwija armię i wraca do Anglii. To jest traktat z Pikini. Potem będą jeszcze pewne próby powrotu do Francji przez Henryka VIII, ale w gruncie rzeczy tylko stosowane jako pewnego rodzaju straszak polityczny, instrument do osiągnięcia jakichś korzyści. Ale królowie angielscy będą się tytułowali królami Francji aż do czasów Karola II Stuarta, który w dużym stopniu powróci na tron po rewolucji angielskiej, cromwellowskiej, w dużym stopniu dzięki pomocy francuskiej i wówczas zrzeknie się tytułu króla Francji. Konsekwencje dla obu krajów tej 116-letniej potyczki? Mamy 2 minuty. Na pewno we Francji konsolidacja narodowa i powstanie poczucia jednolitości, jedności narodowej na obszarze całego królestwa w obliczu wspólnego wroga, który pozwala poczuć łączność. Poczuć się Francuzami? Tak, poczuć się Francuzami. Tak. Jeśli chodzi o Anglików również, proszę, trzeba pamiętać o tym, że elity angielskie aż do wojny stuletniej od czasu Wilhelma Zdobywcy były francuskojęzyczne. Na skutek przegranej w wojnie stuletniej francuski dalej znało bardzo wielu przedstawicieli arystokracji, ale oni już czuli się Anglikami, bo utracili posiadłości, które mieli na kontynencie. We Francji to jest również reforma administracyjna, reforma finansów i wojska przeprowadzona przez Karola VII, który powołuje pierwszą w historii armię zawodową, płatną, opłacaną. I to będzie wstęp do późniejszych, krótkotrwałych, ale błyskotliwych sukcesów Francji w wojnach włoskich. To jest jakieś takie wprowadzenie rzeczywiście do nowych czasów, do nowożytności, do zupełnie nowych konfliktów. Anglia będzie jeszcze przeżywała wojnę domową, bo będzie pojedynek dwóch róż, który dosłownie chwilę po zakończeniu wojny stuletniej się rozpocznie. Tak, i to jest konsekwencja właśnie między innymi przegranej wojny stuletniej. Ale o tym może innym razem, na Wojnę Dwóch Róż. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Profesor Jerzy Pysiak, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Za chwilę informacje Radia TOK FM. Wieczór Radia TOK FM. Jeszcze raz przypomnę. 340 miliardów złotych. 8 lat. 540 miliardów złotych. Budowanych przedszkoli, 250 nowych szpitali, 1500 kilometrów autostrad. Nie ma tego i nie było za waszych rządów, bo te pieniądze po prostu zostały zmarnowane, zmarnotrawione. Radio TOK FM. Janek mówił, że tam gdzie się Żyd pojawi, to wszystko doprowadzi do ruiny i potem go nie ma. Posłuchaj. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Aby zrozumieć.
Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy. O technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 23 maja, jest 23. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Tajemnicza i błyskawiczna dymisja zastępcy sekretarza generalnego FIFA. Rządowy raport ostrzega przed skutkami gospodarczymi Brexitu. Niepokojące wyniki badań gimnazjalistów z Gdyni. Za dużo ważą i nie chcą się ruszać. Zastępca sekretarza generalnego, dyrektor finansowy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, Niemiec Markus Kattner, został w trybie natychmiastowym zdemisjonowany. Jak podano w oficjalnym komunikacie, powodem były nieprawidłowości finansowe, do jakich doszło podczas jego pracy w FIFA, ujawnione podczas wewnętrznego dochodzenia. Osoba pracująca w FIFA i pragnąca zachować anonimowość potwierdziła, że Kattner otrzymał dodatkowe, nieobjęte kontraktem wynagrodzenie, idące w miliony dolarów. Zlecenie wypłat było podpisywane przez byłego prezydenta Sepa Blattera i sekretarza generalnego Jeroma Walka. Kattner był też zamieszany w przekazanie prezydentowi UEFA Michelowi Platiniemu 2 milionów franków szwajcarskich przez szefa FIFA Sepa Blattera. W przyszłym tygodniu Polskę odwiedzą sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, poinformował prezydent Andrzej Duda. Wizyta ma związek ze zbliżającym się szczytem NATO w Warszawie. Prezydent poinformował, że wizyty te odbędą się 30 maja i 2 czerwca. Zapowiedział też, że odbędzie spotkania zarówno z sekretarzem generalnym NATO, jak i szefową unijnej dyplomacji. Słuchasz informacji Tok FM. Recesja gospodarcza, utrata 800 tysięcy miejsc pracy, wyższa inflacja, niższe pensje i spadek wartości nieruchomości. To najważniejsze konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, które znalazły się w opublikowanym właśnie rządowym raporcie o skutkach Brexitu. Dokument został zaprezentowany przez brytyjskiego premiera Davida Camerona i ministra finansów George'a Osborna. Według tej analizy spadek PKB w przypadku Brexitu może sięgnąć nawet 6%, powodując jednocześnie obniżkę pensji, znaczny wzrost bezrobocia i istotne obniżenie wartości funta. Brytyjskie referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii odbędzie się 23 czerwca. Dotychczasowe sondaże wskazują na lekką przewagę zwolenników pozostania we wspólnocie. Polska jest gotowa wysłać do Grecji kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą pomagać w zabezpieczeniu greckich granic, poinformował o tym minister obrony narodowej, który przebywa z wizytą w Atenach. Antoni Macierewicz przywiózł do Grecji także zestawy medyczne, które trafią bezpośrednio do uchodźców. One są wyposażone, każdy z nich, w bardzo bogate wyposażenie osobistego zabezpieczenia lekarskiego dla osoby, która je otrzyma. Dzisiaj przywozimy pierwszą transzę. W sumie polski rząd przekaże na rzecz uchodźców 1000 takich zestawów. Szef MON potwierdził także, że podpisał już decyzję o wysłaniu fregaty Kościuszko na Morze Egejskie. Okręt ma dotrzeć w tamten rejon za kilka dni i ma pomagać innym jednostkom NATO w patrolowaniu morza. Sędziowie obawiają się reformy zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mówili o tym przy okazji Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Według planów ministra Zbigniewa Ziobry część sądów ma zostać zlikwidowana. O szczegółach reporterka Tok FM Agnieszka Wynarska. Według planów ministerstwa miałaby powstać zupełnie nowa struktura sądownictwa, nie trzy, a dwuinstancyjna. Być może zostanie zlikwidowanych 318 sądów rejonowych, ale mówi się też o połączeniu sądów okręgowych z apelacyjnymi. Choć nie ma jeszcze oficjalnego projektu ustawy, to środowisko sędziowskie na plany resortu patrzy sceptycznie, przyznaje rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Włodzimierz Hila. Nie ukrywam, że z określonym niepokojem oczekujemy tych rozwiązań. To są podstawowe rozwiązania natury strukturalnej.
strukturalnej zdecydowano się, jak się wydaje, na spłaszczenie struktury wymiaru sprawiedliwości, czyli zlikwidowanie jednego z tych szczebli z wszelkimi różnymi potencjalnymi konsekwencjami, które z tym się wiążą. Zmiany miałyby usprawnić działanie sądów. Dziś średni czas trwania jednej sprawy wynosi 8,5 miesiąca. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. 3 lata trwały zakrojone na szeroką skalę badania profilaktyczne gimnazjalistów w Gdyni. Specjaliści z Fundacji Medicover dotarli do wszystkich szkół, zapewnia koordynatorka programu Anna Filipiak. Prawie 4000 uczniów przebadaliśmy w ciągu tych 3 lat, czyli 63% populacji. Niestety wyniki mogą niepokoić. 70% dzieci ma wady postawy, ponad połowa ma problemy z kondycją, a co piąte ma nadwagę. Filip i jego mama przyznają, że uświadomienie sobie problemu nie było proste. Pewnie to tak niespecjalnie docierało. Nie wiedziałem, co tracę. Tak, gdy zobaczył to czarno na białym, no to w tym momencie lampka się zapaliła. Kurczę, chyba ci rodzice mają rację. Po zmianie widać, jak jest lepiej dużo. W efekcie programu pod opiekę specjalistów trafiło niemal 600 uczniów, a fundacja rozpoczęła badania w kolejnych miastach: Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Pogoda. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie kraju, w Karpatach i na Podgórzu Karpackim okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 21-23 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu wschodnim, 24-26 w centrum, do 25-28 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wieczór Radia TOK FM. A teraz o Turcji mówić będziemy z naszym kolejnym i ostatnim już gościem. Karol Wasilewski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych oraz Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To zacznijmy może od zmiany na szczytach władzy, chociaż nie wiem, czy premier w Turcji to szczyty władzy, chyba raczej nie. Nie no, jeszcze formalnie tak, jeśli przyjrzymy się konstytucji. Oczywiście to, co zresztą podkreśla Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, więc trochę się teraz wpiszemy w jej dyskurs, że to tak określę. De facto to nie tak, bo de facto już rządzi prezydent, tak można powiedzieć. Natomiast ciągle formalnie, zgodnie z konstytucją, to premier jest tą główną osobą, jeśli chodzi o system władzy wykonawczej. No i właśnie nastąpiła zmiana na stanowisku premiera. Natomiast tak, nastąpiła zmiana. Ahmeta Davutoğlu zastąpił Binali Yıldırım. Bliski współpracownik. Tak, formalnie jeszcze nie jest premierem, natomiast no, trudno się spodziewać, żeby za chwilę mu nie zostało udzielone wotum zaufania. I tak, bliski współpracownik prezydenta jest na tyle z nim blisko, że może sobie żartować w jego obecności. Krok dalej już podobno jest tylko palenie papierosów przy Recep Tayyip Erdoğanie. Ale tutaj jakby tylko widziałem Junckera pozwalającego sobie na to. Więc nie wiem, czy Binali Yıldırım nie pali raczej, więc zostanie przy żartach. Duży znak zapytania się pojawił przy okazji tej zmiany szefa rządu. Co dalej z porozumieniem Unia-Turcja? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo Recep Tayyip Erdoğan będzie grał w taką, już nawet te ostatnie 2 dni pokazują, że będzie grał w taką zabawę passive-aggressive. Tak? To znaczy, zwróćmy uwagę, że kiedy to porozumienie zostało dogadane przez Ahmeta Davutoğlu, czyli poprzedniego premiera, od razu pojawiła się krytyka ze strony Recepa Tayyip Erdoğan. To znaczy pojawiła się kwestia tego, że no zaraz, jaki to jest sukces, skoro tak naprawdę te wizy miały być zniesione nieco później i raptem parę miesięcy wcześniej będą, no to co to jest za sukces? Nie rozumiem, co to jest za sukces, tak mówił turecki prezydent. Natomiast, czyli co, taka gra w dobry, zły policjant? Tak troszeczkę nie do końca. To znaczy być może tutaj oczywiście możemy budować teorię, o co chodziło. Tak, jeśli uznamy, że rzeczywiście doszło między tymi dwoma panami, między Ahmetem Davutoğlu a Recepem Tayyipem Erdoğanem do poważnych różnic, no to wtedy sugeruje, czy tak można spodziewać się takiej odpowiedzi na to pytanie, że to chodziło o to, żeby Ahmet Davutoğlu nie odnotował sukcesu w tej swojej polityce, nie umocnił swojej pozycji po prostu. To jakby jest jeden aspekt tego zagadnienia. Natomiast druga kwestia właśnie, wracając do tego głównego wątku wypowiedzi, to znaczy turecki prezydent jak się zachował, to znaczy początkowo skrytykował, później skrytykował jeszcze bardziej, a dzisiaj proszę, już ukazała się, zdaje się, w Guardianie, tak, ukazał się ten list, czy w zasadzie artykuł Recepa Tayyipa Erdoğana, w którym powoływał się wprost na to porozumienie, że Unia Europejska i Turcja muszą współdziałać, tak jak w marcu i tak dalej.
Ta kwestia oczywiście będzie prawdopodobnie uzależniona od, po pierwsze, woli Brukseli i od, no niestety, dynamiki tureckiej polityki wewnętrznej. Dlaczego od woli Brukseli? Już teraz pojawiają się pewne wypowiedzi, dość nieśmiało takie wypuszczane komentarze ze strony decydentów z Brukseli, że kwestia, która jest teraz stanowi główną oś sporu, czyli ustawa antyterrorystyczna, jest kwestią do dogadania. Pojawiło się takie sformułowanie, zdaje się, w piątek, tak? Dlaczego tureckiej polityki wewnętrznej? Bo na tym etapie, biorąc pod uwagę to, że turecki prezydent zamierza za chwilę stoczyć kolejną kampanię polityczną i oczywiście, jak wszystkie swoje kampanie w życiu, tę kampanię zamierza wygrać, to trzeba przyznać, że ta kwestia ustawy antyterrorystycznej jest z punktu widzenia mobilizacji elektoratu jest dużo ważniejsza niż kwestia zniesienia wiz. To jest po prostu narzędzie, którym można w polityce wewnętrznej, w którym może kontrolować na tym etapie, społeczeństwo? Nie do końca kontrolować, ale po prostu grać na tej zasadzie, że po prostu jest ustawa antyterrorystyczna, Turcja jest na wojnie z terroryzmem, wykorzystywać to po prostu jako narzędzie do mobilizacji własnego elektoratu. W jakim miejscu jest teraz Turcja? To jest no właśnie pytanie, nad którym się tak naprawdę od dłuższego czasu mówi. Jaka to jest droga, ku jakiemu celowi zmierza i na jakim etapie jesteś? I tutaj pojawiają się różne odpowiedzi. Od dłuższego czasu pojawia się ta kwestia już osławionej, nieliberalnej demokracji, tak? Natomiast jeśli tak rzeczywiście prześledzimy życie, powiedzmy, polityczne, czy czasy, czy pomysły polityczne wszelkiego rodzaju Recep'a Tayyip Erdoğana, to on od dawna dawał wskazówki, że jakby rolą, czy tak widzi swoją rolę po prostu jako po pierwsze lidera, tak? Natomiast druga ważna sprawa, którą zawsze Recep Tayyip Erdoğan podkreślał i w sumie tego nie ukrywał tak specjalnie, no to był taki pomysł demokracji, w której siła, która wygrywa wybory, najlepiej oczywiście, żeby była to siła, która wygrała wybory w sposób bezdyskusyjny, czyli posiada większość tak w parlamencie samodzielną, jest jakby panem sytuacji. I to jest coś, co jakby pojawiało się na różnym etapie pomysłów Recep'a Tayyipa Erdoğana. Teraz pojawia się naturalnie bardzo dużo dyskusji na temat tego, czy Turcja zmierza w stronę, no tutaj oczywiście pojawiają się różne określenia, czy Turcja zmierza w stronę dyktatury, czy zmierza w stronę autorytaryzmu. Natomiast no oczywiście pojawiają się też takie interpretacje, że tak naprawdę to był odwieczny cel Recep'a Tayyipa Erdoğana. Tak tutaj niektórzy powołują się na to sławne zdanie z samego tureckiego prezydenta, który wypowiedział te kilka już prawie 10 chyba lat temu, że demokracja jest jak pociąg, z którego trzeba wysiąść na odpowiedniej stacji. To po pierwsze jest, jak dla mnie przynajmniej, takie troszeczkę lenistwo intelektualne. To znaczy przygotowanie w odpowiedzi pod tę tezę, że aha, turecki prezydent kiedyś coś takiego powiedział, no proszę, teraz się sprawdza, miałem rację. Po drugie, to jest trochę niedocenianie okoliczności, jakie zaistniały w tureckiej polityce, zwłaszcza w ostatnich latach. Tak przynajmniej moim zdaniem. Wydarzenia, które zmieniły Recep'a Tayyipa Erdoğana i spowodowały, że on obrał ten konfrontacyjny kurs, to jest głównie 2013 rok. I po pierwsze, przełom maja i czerwca, protesty w obronie tak zwanego Parku Gezi i coś, co bardzo zabolało Recep'a Tayyipa Erdoğana, skandal korupcyjny z grudnia 2013 roku. Zatrzymajmy się przy tych protestach na placu Taksim, bo we wstępie naszej audycji cytowałam naszym słuchaczom fragment z Bartłomieja Sienkiewicza, który właśnie w 2013 roku mówił, że to było takie ostatnie tchnienie Turcji otwartej, chcącej się modernizować, zmierzającej ku Unii Europejskiej i że właściwie jest tak wielka masa ludzi, którzy mają ochotę na model, który teraz realizuje Erdoğan, że na końcu tego wszystkiego będzie kalifat. Może skoro Bartłomiej Sienkiewicz tak anegdotycznie to opisywał, to ja też opowiem taką anegdotkę, którą często opowiadam. Potem jakby przejdę do odpowiedzi bezpośrednio na te pytanie. Od dawna, gdy chadzałem jeszcze jako trochę młodszy człowiek na różnego rodzaju konferencje na temat Turcji, gdy spotykałem się z różnymi tureckimi dziennikarzami, tam pojawiało się często takie sformułowanie bardzo, że Turcja potrzebuje prawdziwej partii socjaldemokratycznej. I cały czas się to powtarzało. No problem polega na tym, że lata mijają jakby i tej partii socjaldemokratycznej jakby ciągle nie ma. Co więcej, to ciągle konserwatyści, tak to ujmijmy, determinują turecką politykę. Gdy przyjrzymy się tak naprawdę, powiedzmy, podziałowi sił w tureckiej polityce, to wychodzi nam na to, że obóz
konserwatywno-nacjonalistyczny, tak to nazwijmy, to jest mniej więcej 65%. Natomiast obóz, który jakoś tam możemy nazwać tą socjaldemokracją, to jest 35%. No więc to jest jakby jedna z odpowiedzi na to pytanie, anegdotyczna. Natomiast drugie, no władza Partii Sprawiedliwości i Rozwoju naturalnie umacnia się bez przerwy od tego 2002 roku. Znaczy, to trochę jest uproszczenie, że bez przerwy, bo przecież mieliśmy tąpnięcie, tak, w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to no, wybory doprowadziły, można powiedzieć, do sytuacji patowej, tak. Nie udało się uformułować rządu, tutaj głównie dzięki może nie tyle nawet staraniom, co wyraźnej jakby wizji Recep Tayyip Erdoğana, że po prostu muszą odbyć się wcześniejsze wybory i jakby odzyskaniu tej władzy samodzielnej. Więc to jest taki trend jakby mniej więcej stały umacniania się tej władzy. Jakby wracając do tej opinii pana Sienkiewicza i kalifatu. Niekiedy prosi się, żeby takie opinie wysuwać, ponieważ Turcja, zwłaszcza Recep Tayyip Erdoğan, bardzo zmyślnie gra islamem, wykorzystując go jako narzędzie w polityce wewnętrznej i w polityce zagranicznej. To jest bardzo częsty element wykorzystywany nawet na przykład obecnie. W momencie, kiedy no wiemy już na tym etapie, że turecki prezydent szykuje się do kolejnej batalii. On tak naprawdę od dawna się do tej batalii szykuje. Natomiast teraz widzimy wiele wypowiedzi polityków Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, które mają, no że tak to określę, wykorzystują islam do budowania pozycji Recepa Tayyipa Erdoğana. Tak? To jest na przykład przerabianie Koranu tak, żeby pasowało do uzasadnienia, powiedzmy, pozycji Erdoğana i tak dalej. Więc tego typu opinie, no, że tak powiem, znaczy może inaczej wróć. Tego typu działania powodują, że takie opinie naturalnie się pojawiają. Czy to było, czy te protesty w obronie Parku Gezi były ostatnim tchnieniem demokratycznej, czy, przepraszam, bo nie pamiętam, jak tam w tym cytacie. Atatürkowskiej, otwartej, tak. Chcącej się modernizować, zmierzającej w kierunku Unii Europejskiej. Są też takie opinie, one, co tak ciekawe, gdybyśmy się cofnęli w przeszłość Turcji i tak metaforycznie, że tak powiem, potraktowali sytuację jeszcze z Imperium Osmańskiego, kiedy to Imperium chciało się modernizować, tak, znaczy Imperium, no, władze Imperium chciało Imperium modernizować. Jeszcze istniała taka siła jak Janczarzy, którzy się temu sprzeciwiali. To teraz no, prosi się, żeby zbudować taką analogię, tak? Że to teraz osoby z, nazwijmy to, z taką tożsamością nowoczesną, też boją się o utratę własnej pozycji, tak? Czy boją się o to, że ich światopogląd czyli nagle jakby... prozachodni. Tak, tak, że prosi się właśnie o zbudowanie takich teorii, że to właśnie obawiają się osoby o to, że powiedzmy ich punkt widzenia, ich światopogląd, czy Turcję, jaką znają, zejdzie na margines. Albo zostanie podporządkowana tej wizji partii rządzącej. I rzeczywiście, tak jak powiedziałem, no jest to część prawdy. Natomiast jakby tutaj jeszcze kolejny wątek, jakby już spinając jakby całą to na moją wypowiedź klamrą, tak naprawdę to ta konserwatywna Anatolia rządzi w tureckiej polityce. Tego nie było widać przez długi czas. Ale Sienkiewicz też o tym pisze. Tak, tego nie było widać przez dłuższy czas, tak, bo no cóż, no Turcja za czasów Ataturka też była, prawda, rządzona odpowiednimi, czy według odpowiednich, że tak to określę, standardów, tak? Natomiast ten islam zaczął wracać do tureckiej polityki tak naprawdę od lat 50. już, kiedy to Partia Demokratyczna go wykorzystywała w polityce wewnętrznej i oczywiście te tendencje w różny sposób, ale nabierały rozpędu. A jakie jest tureckie społeczeństwo? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę jedno z najpiękniejszych określeń tureckiego społeczeństwa, jakie usłyszałem, brzmiało w ten sposób, że jesteśmy jak mozaika. Każdy z nas jest różny, ale razem tworzymy wielobarwną, tak i piękną całość. I to poniekąd jest prawda, chociaż to jest prawdopodobnie określenie, za pomocą którego moglibyśmy opisać wiele, tak? Wiele społeczeństw. Społeczeństw. Natomiast jeśli chodzi o Turcję, to poniekąd jest to prawda. Naprawdę bardzo ciekawą kwestią jest to, gdy kiedyś na przykład jeździłem z różnymi osobami przez Turcję, miałem okazję tę Turcję tym osobom pokazywać, właśnie zdziwienie budziło coś takiego, że no, z każdą osobą, którą się porozmawiało, można było usłyszeć zupełnie inny obraz sytuacji, zupełnie inne teorie, które jakby miały uzasadniać taki stan w polityce wewnętrznej Turcji, zupełnie inne zapatrywania na politykę, na życie społeczne, co znowuż nie jest tak bardzo dla nas niezrozumiałe, prawda? Bo no, my też mamy tendencję do tego, prawda, że
że każdy z nas też ma inny pogląd. Natomiast jakby gdybyśmy doprecyzowali na przykład to pytanie i zadali pytanie, czy Turcja jest zachodnia, czy jest wschodnia, ja nie potrafiłbym znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Turcja jest prawdopodobnie i taka, i taka. To jest zresztą bardzo, nawet powiedziałbym, że szalenie ciekawe rozważania na temat tej tureckiej tożsamości. To znaczy, jaka ona tak naprawdę w swej całości jest. Tutaj pojawia się mnóstwo odpowiedzi, tak? Tak jakby ten podstawowe kryterium, wokół jakby którego budowano zawsze opis tożsamości Turków, to było to kryterium właśnie Turcy biali i Turcy czarni, tak? Czyli Turcy biali, ci Turcy zmodernizowani, Turcy prozachodni, tak jak to pani przed chwilą ujęła, no i Turcy czarni, czyli ta Anatolia, tak? Od niedawna mówi się na przykład o Turkach szarych, tak? Czyli Turkach konserwatywnych, ale Turkach, którzy, no cóż, jakby to powiedzieć... Którym Zachód nie przeszkadza. Zachód nie tyle nie przeszkadza, co po prostu bardzo mocno przyjęli do siebie, że tak to określę, kapitalizm, tak? I różne jego przejawy. Jeśli szukalibyśmy tego, czy Turcja jest krajem zachodnim, czy Turcja jest krajem bardziej wschodnim, to tutaj możemy się odwołać do samego Ahmeta Davutoglu, który udziela no, szalenie ciekawej odpowiedzi, szalenie ciekawej intelektualnie oczywiście, bo Ahmet Davutoglu odpowiada na to pytanie wprost. Turcja jest krajem zachodnim w relacjach z państwami zachodnimi. Turcja jest krajem bliskowschodnim w relacjach z państwami bliskowschodnimi. Turcja jest krajem bałkańskim w relacjach z państwami bałkańskimi. Turcja jest krajem czarnomorskim i tak dalej. Tak, właśnie to jest, no tak jak powiedziałem, szalenie ciekawa koncepcja. Natomiast jakby doświadczenia tureckiej polityki zagranicznej i doświadczenia polityki zagranicznej zbudowanej, jakby czy budowanej, powiedzmy, w oparciu o te idee Ahmet Davutoglu, pokazują, że, no cóż, niestety, bo hasła są bardzo fajne, natomiast trudno jest je wcielić w życie. To wrócę jeszcze do tych protestów na placu Taksim. Co to było według pana? Co się wtedy wydarzyło? Turcy, znaczy to jest właśnie ciekawe i związane z tymi protestami, że początkowo rzeczywiście, tak przynajmniej nawet bardzo wiele źródeł z Turcji wskazuje, że to początkowo był przejaw, że tak to określę, ekologicznej świadomości. To znaczy wielu ludzi naprawdę zbuntowało się przeciwko temu, że ma zniknąć park. Dokładnie tak. Natomiast pojawił się później kolejny wątek, tak? To znaczy, tutaj będziemy szli w Dukaja, tak? To znaczy są prawdy, które są prawdy, które prawdami się czyni. I rzeczywiście później te protesty zamieniły się w dość wyraźny sprzeciw wobec władzy Recep'a Tayyip'a Erdoğana, tak? I wobec tego, że... Kiedyś zresztą chyba burmistrza Stambułu, zdecydowanie, prawda? Tak, mera Stambułu. Zresztą Stambulczycy pewnie powiedzieliby, że jednego z najlepszych w historii. Natomiast wracając, no rzeczywiście zaczęły te protesty być w ten sposób odbierane, tak jak sprzeciw wobec władzy Recep'a Tayyip'a Erdoğana. No z kolei wiadomo, że turecka władza, znając zamiłowanie Turków do teorii spiskowych, urządziła sobie właśnie kolejny spisek, tak? To znaczy, że protesty były tak naprawdę inspirowane przez ten tak zwany wielki umysł, a koncepcja wielkiego umysłu jest doskonała, jeśli chodzi o wykorzystanie jej w polityce wewnętrznej, bo rzuca się hasło wielki umysł i puszcza się oczko do wyborców. A skąd to się wzięło? Znaczy bezpośrednio skąd się wzięło zamiłowanie Turków do teorii spiskowej, czy koncepcja wielkiego umysłu? Nie, to dlaczego teorie spiskowe są popularne we wszystkich możliwych społeczeństwach, pod każdą szerokością graficzną, to my wiemy, ale skąd ten wielki umysł? U Turków są dużo bardziej jakby popularne i dużo bardziej, znaczy może dużo większą wagę się do nich przywiązuje, tak? Turcy są szalenie spiskowym, że tak to określę, społeczeństwem. No ale oni mają ku temu jakby całkiem poważne przesłanki, tak? No przecież pucze wojskowe, przecież wykorzystywanie różnych organizacji paramilitarnych, tak? W trakcie konfliktu tak zwanego między rządem a partią pracujących Kurdystanu, tak? Stąd też jakby to wiara w spisek, tak? Jest jakby silniejsza. Natomiast dlaczego turecki prezydent to wykorzystał? Ale dlaczego ten wielki umysł? Bo ja nie wiem, czy to jest taka metafora. No właśnie, to jest oczywiście metafora. To jest bardzo sympatyczne oczko puszczane do wyborców, bo rzuca się hasło wielki umysł, no i wy drodzy wyborcy już wiecie, o kogo chodzi, prawda? No to jest można jakby podstawić na zasadzie, każdego akurat, kto obecnie jest wrogiem. Można podstawić, natomiast oczywiście można podstawić, to oczywiście zależy też od tego, kogo chcą wyborcy upatrywać, tak, w tym wielkim umyśle. No bo my w Europie mamy spisek żydowsko-masoński, tak? Oni mają wielki natomiast umysł. Jeśli zajrzy się do tureckiej prasy prorządowej zwłaszcza, to jest bardzo, bardzo mocno wykorzystywany jeszcze do dziś. Tam się pojawia mnóstwo tekstów, w których no między innymi kwestie zahaczające o Syrię, tak? Tam pojawiają się sformułowania
Oni chcą dokonać korekty granic, naszych granic i tak dalej, tak? Tutaj często pojawiają się kwestie takie jak Stany Zjednoczone, tak, pojawiają się. Pojawia się też oczywiście, no tutaj wiadomo, że bardzo fajnie się wykorzystuje na Bliskim Wschodzie Izrael, tak? Mhm. Więc to jest też coś, co przez media prorządowe jest bardzo często w Turcji wykorzystywane. Porozmawiajmy chwilę o głównym rozgrywającym na tej scenie tureckiej, czyli o Erdoanie. Skąd się wziął? Recep Tayyip Erdoğan wziął się, tak formalnie mówiąc, to rodzina pochodzi z Rize, tak? Natomiast urodzony w Stambule, w dzielnicy, wychowany w dzielnicy Kasempasza, to jest taka dzielnica Stambułu, o której mówi się trochę jak o tej naszej Praszce, tak? To znaczy, że żeby tam przetrwać, trzeba umieć się bić. I rzeczywiście to jest o tyle, znaczy to jest oczywiście anegdota, natomiast to jest o tyle ważne, że już od najwcześniejszych etapów życia Recep'a Tayyip Erdoğana zaznaczało się to, że to jest po pierwsze człowiek, który doprowadza swoje sprawy do końca, po drugie człowiek, który nie przegrywa. I człowiek szalenie ambitny, stąd też ksywka w trakcie czasów chyba licealnych, jeśli dobrze pamiętam, Imam Beckenbauer, tak, czyli, bo Recep Tayyip Erdoğan grał w piłkę, tak, i określano jego, no żeby tutaj połączyć jego edukację, tak, tak kończył tak zwaną szkołę Imam Hatip, tak, w związku z tym Imam, tak, i Beckenbauer, no bo wiadomo, cesarz futbolu, tak. Natomiast rzeczywiście, powtórzę to jeszcze raz, od początku kariery, od najwcześniejszych lat kariery Recep'a Tayyip Erdoğana było widać, że to jest postać, która, tak jak powiedziałem, walczy do końca i no, walczy na swoich regułach. Tutaj już od wczoraj miałem okazję właśnie komentować te zmiany w tureckim rządzie i powtórzę może to, co powiedziałem wczoraj, że to jest osoba, która bardzo często wykorzystuje to, co mówi Francis Underwood w House of Cards. To znaczy, jeśli nie podoba ci się układ na stole, to musisz odwrócić stół. I rzeczywiście tak gra turecki prezydent. My często też nie doceniamy tego, że to jest szalenie wytrawny polityk. Tutaj, gdy to mówię, to może nie mam na myśli, z wieloletnim oczywiście doświadczeniem, ale on bardzo dobrze rozumie, jak funkcjonuje polityka i bardzo dobrze rozumuje, jak realizować pewne koncepcje. Ale ja rozumiem, że funkcjonuje polityka nie tylko ta wewnętrzna turecka, ale ta europejska, światowa. To jest pytanie, które poniekąd trudno jednak powiązać z jakby dwóch, powiedzmy, podstawowych racji. Po pierwsze, Recep Tayyip Erdoğan jest też postacią, która wpisuje się, że tak to może określę, trochę na wyrost, ale w kanon tureckiej polityki. Zazwyczaj polityka wewnętrzna jest jednak podporządkowana, znaczy polityka zagraniczna jest podporządkowana polityce wewnętrznej. Tak w wielu krajach zaznacza się ten prymat polityki wewnętrznej. W Turcji jednak on jest bardzo mocno wyraźny, tak, że politycy potrafią zaniedbać politykę zagraniczną na rzecz polityki wewnętrznej. I Recep Tayyip Erdoğan potrafi też to robić. Natomiast czy zdaje sobie z tego sprawę, jak to funkcjonuje? Po prostu wskazałbym, że ma pewne priorytety. Tak, na tym etapie jego priorytetem jest system, wprowadzenie w Turcji systemu prezydenckiego. No nie jest jednak tak, jakby niektórzy by chcieli, wskazując często na to, że Recep Tayyip Erdoğan stracił kontakt z rzeczywistością i tu się często powołują różnego rodzaju dziennikarze, też eksperci, na to, no właśnie na politykę zagraniczną i klęski, jakie Turcja odnotowuje od jakiegoś czasu w polityce zagranicznej. Ja jednak przestrzegałbym przed postrzeganiem Recep'a Tayyip Erdoğana jako zawodnika nieracjonalnego. To jest właśnie zawodnik bardzo racjonalny i bardzo pragmatyczny. On oczywiście realizuje swoje cele. Oczywiście jakby działania dobierane w trakcie realizacji tych celów mogą mieć poważne konsekwencje i wcale nie takie dobre dla Turcji, tak? Zaraz może ale do tego dobre wrócić. Dla Erdoğana. Ale dobre dla celów, które sobie postawił Recep Tayyip Erdoğan. To jakie cele postawił sobie Erdoğan? To jest budowa Wielkiej Turcji, bo jak patrzymy już na politykę zagraniczną, która, jak pan przed chwilą powiedział, jest podporządkowana tej wewnętrznej, to miałam takie przeświadczenie, że to zaangażowanie na teatrach wojny ma sprawić, że Turcja wyrośnie także na mocarstwo regionalne. Koncepcję Recep'a Tayyip Erdoğana, on często bardzo powtarza to, co powtarzał właśnie, czy co pisał Ahmet Davutoğlu, czy to, bo to też tego nie doceniamy, co pojawia się w tureckiej polityce zagranicznej od dawna. Może zacznę najpierw od w ogóle polityki zagranicznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, bo to jest bardzo ciekawa kwestia i ją często łączy się z tak zwaną wizją narodową, tak? Po turecku to jest Milli Görüş, czyli z Necmettin'em Erbakan'em, czyli z politycznym islamem. Natomiast
jakby to nie jest błąd, tak? Ponieważ dużo istnieje związków między Necmettinem Erbakanem a Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. Nawet związków nie tyle ideologicznych, co personalnych, tak? Między Erbakanem a Erdoganem. Natomiast to nie do końca jest jakby miarodajne w zrozumieniu całej koncepcji politycznej Ahmeta Davutoğlu, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i tej polityki zagranicznej. Dużo ważniejsze jest, czy są czasy w Turcji Turguta Özal'a, który jest dość słabo opisany, tak zasadniczo, natomiast dlaczego są dużo ważniejsze? Bo wszystko, co miało miejsce, wszystkie koncepcje Turguta Özal'a pojawiają się teraz ponownie. Turgut Özal mówił o wprowadzeniu systemu prezydenckiego, Recep Tayyip Erdoğan mówi o wprowadzeniu systemu prezydenckiego. Za czasów Özal'a mówiło się o wprowadzeniu Turcji, no tylko, że do grona 20 najsilniejszych gospodarek świata. Teraz mówi się o gronie 10. Wtedy mówiło się o tym, że Turcja ma w ręku dwie karty, to znaczy... Bo chyba jednym... teraz Turcja jest 16 gospodarką świata. Zdaje się, że tak, 16 na tym etapie. Natomiast mówiło się, że Turcja ma dwie karty w swoim ręku, czyli wschód i zachód. Teraz mówi się, że Turcja powinna dokonać balansu między wschodem a zachodem w swojej polityce zagranicznej, że jakby dając temu wspólny mianownik, że powinna maksymalizować potencjał swój w polityce zagranicznej, potrafić to wykorzystać, tak? I wreszcie właśnie to, o czym pani wspomniała, to mocarstwo regionalne, tak? Turcy ciągle bardzo głęboko przemyśliwują to, co stało się w 89 roku, tak? I to, że doszło po upadku Związku Radzieckiego, po zakończeniu tej tak zwanej zimnej wojny, do transformacji ładu globalnego. I w pismach Ahmeta Davutoğlu ciągle możemy znaleźć tę świadomość. Ahmet Davutoğlu jest zresztą wybornym, że tak powiem, znawcą geopolityki. To jest jakby jego można specjalizacja. Powiedzieć, no, specjalizacja pasja. Też. Natomiast jest to coś, co zawsze mu towarzyszy. Tak? To znaczy, że ład globalny się zmienia, i Turcja musi znaleźć miejsce w tym nowym ładzie. Są też takie teorie, że po 89 roku żaden ład się nie wykrystalizował. Znaczy, na temat ładu zasadniczo bardzo dużo mówimy, tak? I ciągle nie mamy odpowiedzi. Że mamy raczej bo on prawdopodobnie ład. Ciągle ewoluuje. Tak? Natomiast ważne jest to, że Turcja ma świadomość, od dawna ma świadomość tego typu, znaczy istnienia tych procesów i stara się opisać jakoś siebie w ramach tych nowych procesów. Stąd, tak jak pani powiedziała, pojawiły się różnego rodzaju koncepcje mocarstwa regionalnego, które, co ciekawe, takie też można kwestie znaleźć, mają ostatecznie spowodować, że Turcja będzie również mocarstwem globalnym. I tutaj jest dużo takich elementów, które Turcja wykorzystuje jakby w celu umocnienia swojej roli. Właśnie zastanawiam się, bo kiedy mówi się o tym świecie wielobiegunowym, tak, to mówi się, że Chiny, że Stany, że Rosja, która aspiruje do wzmocnienia swojej potęgi, że Unia Europejska jeszcze jakiś czas temu przed tym kryzysem migracyjnym, że też miała takie szanse i aspiracje, które zostały potem utrącone przez okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne, albo sama Unia utrąciła. Natomiast Turcji tam zwykle nie ma. Znaczy, może jakby znajmy proporcje, bo Stany Zjednoczone i Chiny, a Turcja to są jednak gracze, prawda, z troszeczkę innych lig, ligi, tak? To też jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Turcji pewne rzeczy w polityce zagranicznej się nie udają, tak? Bo gdy się gra w najwyższej lidze, trzeba mieć naprawdę szalenie mocne karty i trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać. Turcy często mają z tym pewnego rodzaju problem, tak? Zresztą nie tylko Turcy, bo to jest jakby idzie w dwie strony, tak? Turcy nie mogą zrozumieć, o co chodzi Stanom Zjednoczonym często, a wielu analityków podkreśla, że Stany Zjednoczone nie rozumieją, o co chodzi Turcji, na przykład jeśli chodzi o Syrię, tak? Nie rozumieją, czy nie są na tyle w stanie zrozumieć, żeby pojąć, że Syria jest po prostu jakby najważniejszą kwestią w tym momencie dla Turcji. No, po prostu, myślałam, że kurdowie są najważniejsi. Te dwie kwestie łączą się ze sobą. I znaczy w mniemaniu Turków, tak? Turcy na każdym etapie to podkreślają i to jest też jedna z rzeczy, których Stany Zjednoczone albo nie chcą, jakby, albo nie rozumieją, bo to zależy oczywiście od interpretacji. Natomiast jakby powiedziawszy to, że to są jednak dwie inne ligi, Turcja jednak też miała taki pomysł, tylko znowu, to są koncepcje, które bardzo ładnie brzmią. To znaczy, żeby Turcja była ze względu na swoje dziedzictwo historyczne, ze względu na swoje dziedzictwo kulturowe, tak? Ze względu na to, co Ahmet Davutoğlu wprost napisał, że historii wielu krajów bliskowschodnich nie da się napisać inaczej niż w osmańskich, czy znaczy w tureckich archiwach, tak? To znaczy osmańskich, w oparciu o osmańskie dokumenty. Że Turcja, wykorzystując to, miała być dobrym jakby pośrednikiem, miała być krajem, który pomagałby w pewnych rzeczach, ale, i tu była taka koncepcja, żeby te relacje z mocarstwami miały charakter komplementarny, a nie konkurencyjny.
No problem polega na tym, że gdybyśmy się na tej, no jakby na tą geopolityczną układanką zastanowili, to na przykład Stanom Zjednoczonym nie musi zależeć na tym, żeby w regionie pojawił się tak silny gracz, jakiej roli aspiruje Turcja, który, no że tak to określę, potrafiłby samodzielnie kształtować tę przestrzeń. Dokładnie tak. I to jest coś, co Turcy, dlatego zresztą Turcy jakby rozumieli to, sam Ahmet Davutoğlu to rozumiał, stąd jest położenie, znaczy było położenie nacisku na tyle relacje komplementarne, tak? A czy jeszcze jest chęć w Turkach, żeby zmierzać ku Unii Europejskiej? Bo pamiętam taki moment, kiedy rzeczywiście było takie silne pragnienie, żeby stać się członkiem Unii, a potem nastąpiło wycofanie, które mam wrażenie, że trwa do dzisiaj. To jest znowu zagadnienie, które możemy na szalenie w wielu płaszczyznach interpretować, prawda? Ponieważ to zresztą są przedmiot sporów, skąd pojawiła się chęć jakby Turcji do tego, żeby dołączyć do grona państw, prawda, europejskich. No to musimy się cofnąć naturalnie do czasów Imperium Osmańskiego, kiedy po prostu no, Europa wyprzedziła Turcję. No i Turcja, znaczy Imperium Osmańskie wówczas musiała zrobić, znaczy poszła tą drogą, którą się zazwyczaj wtedy idzie, tak? To znaczy podpatruje pewne rozwiązania. Natomiast na późniejszym etapie wiele wskazuje na to, że to się stało kwestią tożsamości, tak? Nawet tożsamości później międzynarodowej, tak? To zostało, że tak powiem, zinstytucjonalizowane nawet w tureckiej konstytucji, tak? Przez niektóre tak zwane, znaczy wytyczne dla Turka, tak zwane sześćstrzał kemalizmu. Znaczy Kemal Atatürk miał pewien pomysł, bo my często właśnie mówimy, może zacznę troszeczkę jakby tę całą swoją opowieść od wprowadzenia. Republika Turcji, prawda, powstała w 1923 roku i bardzo długo staraliśmy się, znaczy nie my wszyscy, tak, ale poniekąd jakby zapomnieć o tej osmańskiej przyszłości w tym sensie, że nie do końca uwzględniało się, że ta osmańska przeszłość tak bardzo głęboko wpłynęła na Republikę Turcji. Dlaczego no, głęboko trudno, wpłynęła? Bo skoro upadło tak wielkie imperium, to musiało naturalnie wpłynąć. Wiele kwestii, które są dzisiaj odzwierciedlone na przykład w tak zwanej tureckiej kulturze strategicznej, tak? Znaczy nie w tak zwanej, po prostu w kulturze strategicznej Turcji, one mają swoje konsekwencje, tak? W czasach Imperium Osmańskiego. To, o czym mówiliśmy, kwestie nieufności do Zachodu, czy kwestia tak zwanego syndromu Sevr, to się tak formalnie nazywa, to znaczy, że Turcy są po prostu nieufni wobec świata zewnętrznego. To się właśnie wzięło między innymi z czasów osmańskich. Kwestia tego, że Turcja przez bardzo długi czas była skoncentrowana na własnych granicach, to znaczy bezpieczeństwo postrzegała przez pryzmat własnych granic. To były też konsekwencje tego, że nie udała się Turcji imperialna, Imperium Osmańskiego, nie udała się imperialna polityka. I teraz wracając już do Atatürka i tych wytycznych, czyli tak zwanych sześciu strzał kemalizmu. Zwłaszcza trzy z tych strzał, laicyzm, nacjonalizm i republikanizm, to były strzały, które miały odsunąć Turcję od tej osmańskiej przeszłości. Laicyzm, no prawda, żeby nie wykorzystywać islamu w polityce. Republikanizm, forma państwa, Turcja jest państwem nowoczesnym, no wtedy najbardziej nowoczesne państwa, tak się składa, że były na zachodzie. I stąd też jakby jest ten wzór, prawda? No i kwestia nacjonalizmu, czyli stworzenia nowej tożsamości dla obywateli tureckiego imperium. To znaczy, jestem Turkiem, to miał być teraz ten podstawowy poziom identyfikacji. No a czym mieliby być innym, jak nie, nie Turkami? No dawniej, znaczy tak przynajmniej panuje taka opinia wśród historyków, dawniej podstawę tożsamości stanowiło, czyli odpowiedź na to podstawowe pytanie, kim jestem, no stanowiła odpowiedź najpierw, w pierwszym rzędzie jestem wyznawcą islamu, tak? I tak.